Kochani, tej Emcia, witam was bardzo serdecznie na kanale Przy Książki, a dzisiejszy odcinek to będzie reading vlog. Mamy dzisiaj poniedziałek, czyli 3 stycznia, czyli jest to pierwszy dzień szkoły po tej takiej przerwie świąteczno-noworocznej. Jest godzina 11:35. I tak, książką, na której chciałabym się skupić w tym reading vlogu, jest Cały ten czas autorstwa Hani Chaban, czyli pozycja, która będzie miała swoją premierę 12 stycznia, czyli dokładnie dzień po tym, jak ten filmik pojawi się na kanale, przynajmniej taki jest plan, żeby on wtedy się pojawił. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. I ja tą książkę będę dla was recenzować w tym filmie w ramach współpracy z wydawnictwem Unidia i dlatego też mam właśnie tą książkę jeszcze przed premierą, mam możliwość jej przeczytania, za co bardzo dziękuję właśnie wydawnictwu Unidia. I ja mam tutaj PDF pobrany na czytnik i właśnie na czytniku będę sobie tą książkę czytać i wam o niej mówić. I jeszcze nie zaczęłam, bo dopiero jakby dzisiaj rano skończyłam książkę, którą czytałam wcześniej, więc dzisiaj jakoś tam po lekcjach się cały ten czas zabiorę. No i będę do was przychodzić z jakimiś tam update'ami, mówić wam o tej pozycji i tak dalej, więc to jest taki króciutki wstęp i widzimy się potem. Hej kochani, witam się z wami już we wtorek, czyli 4 stycznia. Jest godzina około 11:40-11:45. Ja przychodzę do was z update'em czytelniczym. I jeszcze przychodzę do was z jedną sprawą, dlatego że zorientowałam się, że w tym bookhaulu, który dla was nagrywałam, zapomniałam pokazać wam 2 książki, które dostałam jeszcze na święta, więc teraz szybko to zrobię, a potem już przejdziemy do update'u czytelniczego. Więc tak. Pierwszą z tych pozycji jest Anne of Green Gables, chyba, tak to się mówi, tak mi się wydaje. Autorstwo oczywiście Lucy Maud Montgomery, czyli jest to oczywiście Ania z Zielonego Wzgórza w wersji angielskiej. I tak, no jest to książka absolutnie prześlicznie wydana oczywiście. Ona ma tutaj takie złocenia w niektórych miejscach. Sam w ogóle ten obrazek też mi się bardzo podoba. Jest twardy okładce, więc też się nie będzie niszczyć dzięki temu. Jedynym minusem tak naprawdę jest to, że się okazuje, że ona się dosyć tak ciężko otwiera. Że jest na tyle mocno sklejona, że właśnie no, ciężko jest ją otworzyć chociażby w ten sposób. A na płasko prawdopodobnie się nie da w ogóle, chyba żeby tam coś jej złamać w tym grzbiecie. A drugą książką jest The Tenant of Whitefell Hall. Nie wiem do końca, czy tak to się mówi, ale miejmy nadzieję, że tak. Autorstwa Anne Bronte i to jest lokatorka Whitefell Hall w wersji angielskiej. I to jest ta książka z tej takiej właśnie serii klasyków wydawanych po angielsku z tego wydawnictwa, które wydaje tą książkę zasadniczo. Właśnie możecie kojarzyć te okładki gdzieś z Bookstagrama. I tą książkę się z kolei dobrze otwiera, więc to jest plus. I ma wstążeczkę, więc to jest już bardzo duży plus. Ogólnie ja tych książek raczej w najbliższym czasie nie przeczytam, bo mój angielski na to nie pozwala. Natomiast bardzo ładnie wyglądają na półce i to jest super na pewno. Chociaż przeczytam je. Kiedy się przeczytam? Zobaczycie, że je kiedyś przeczytam. I tak, jeśli chodzi o update czytelniczy dotyczący całego tego czasu, to jestem tutaj na 90 stronie z 411. Jak mi tutaj pokazuje ten licznik na dole czytnika. I tak, powiem wam, że tę książkę się zadziwiająco dobrze czyta. Mówię zadziwiająco, dlatego że ja w ostatnim czasie przeczytałam naprawdę sporo książek, które mi się czytało świetnie, na przykład Hard Comfort, nie wiem, Wojna, która ocaliła mi życie, Simon oraz inni Homo Sapiens, bo w Europapie mówiłam i inni Homo Sapiens, a tam było oraz, to taki drobny błąd, ale lepiej go sprostować. Więc to były książki, które czytało mi się super, a tą pozycję chyba czytało mi się nawet jeszcze lepiej, dlatego że w większości książek, które czytam, ja potrzebuję tam, nie wiem, z 15-20 stron czytania bez przerwy, żeby się wciągnąć w historię. A tutaj, jak odkładałam tą książkę i wracałam do niej, i jakby już byłam taka wytrącona z tego rytmu, to wystarczyło, że przeczytałam, nie wiem, z 2 strony i już znowu byłam wciągnięta w tą historię, bo to jest świetnie napisane i opisy są cudowne. To też warto podkreślić, dlatego że one są... No tutaj jest mnóstwo takich bardzo fajnych porównań, które sprawiają, że jesteśmy w stanie sobie super szczegółowo wyobrazić to, co autorka chce przekazać. I tym bardziej no jakby podziwiam to, dlatego że to jest debiut z tego, co mi się wydaje. To jest właśnie debiutancka książka Hani Chaban, więc wiadomo, że w przypadku debiutów, no szczególnie właśnie ten styl pisania nie zawsze jest jakiś super, bo autorki się dopiero wprawiają w tym pisaniu, więc właśnie debiuty nie zawsze są napisane super, a ta książka jest napisana super, więc to jest duży plus. I też pomysł jest bardzo fajny, dlatego że tutaj mamy taki świat, w którym mamy tak jakby okres czasu, który wygląda w ten sposób, że codziennie wieczorem jest burza
i jakby przez tą burzę czas cofa się o dobę. Ten czas się tak jakby zatrzymał właśnie, więc też ci ludzie się na przykład nie starzeją i tak dalej. I też jest coś takiego, że jest grupa ludzi, którzy, w sensie nie grupa ludzi, po prostu część osób wierzy w przedczas, czyli w to, że przed taką chyba właśnie wielką burzą, która zapoczątkowała ten okres czasu, w którym żyją nasi główni bohaterowie, czyli Mar oraz Artel, że właśnie przed tą burzą był przedczas. I zarówno Mar, jak i Artel, nasi główni bohaterowie, wierzą w ten przedczas. Więc tak, na tą chwilę naprawdę bardzo mi się podoba, to znaczy po prostu super się to czyta i pomysł jest bardzo fajny. Tak naprawdę nic tutaj więcej na razie nie powiem, bo dopiero też poznaję bohaterów, więc o kreacji też bohaterów nie mogę za bardzo nic powiedzieć. No i o samej fabule też nie, bo akcja dopiero się rozkręca. Natomiast to, że mi się to dobrze czyta, to i tak już jest duży plus na tym etapie. Więc to jest tyle, jeśli chodzi o moją opinię na ten moment. Ja wracam do lekcji online, bo obecnie trwa mi informatyka, a ja tutaj do was gadam, zamiast mi uczestniczyć, więc na razie z wami żegnam, widzimy się potem, cześć! Ależ wspaniały są te nasze lekcje online, po prostu bajka! Ciekawusia, zobacz, słuchajcie, ja dzisiaj wam opowiem o moim najnowszym odkryciu, bo odkryłam ją w moim klasie. Hej kochani, witam się z wami 6 stycznia, czyli w Święto Trzech Króli, czyli w pierwszy dzień wolnego, który dla mnie wcale nie jest wolnym, dlatego że muszę się uczyć, do wszystkich sprawdzianów i kartkówek, które nauczyciele bardzo sprytnie nam zapowiedzieli na przyszły tydzień, czyli ten taki jedyny tydzień, kiedy idziemy do szkoły między feriami, a tymi wszystkimi dniami zdalnych, żebyśmy nie ściągali, więc to jest sprytne, ale jednak jest strasznie niefajne, bo jednak no, zmuszają nas do nauki wolne. Przechodząc do update'u czytelniczego, bo z tym do was przyszłam, jest godzina 14, tak by the way, bo tutaj wiem, że sobie zawsze to piszę z boku, więc warto o tym wspomnieć. To jestem na dokładnie 209 stronie całego tego czasu, a ta książka ma 411 stron na czytniku, więc jestem już za połową tak właściwie. I mam na razie kilka przemyśleń nowych, od kiedy wam ostatnio o tej książce mówiłam. Po pierwsze, trochę mi tutaj brakuje takich informacji na temat tego, jak konkretnie działa ten świat, który tutaj mam przedstawiony. I może podtrzymuję dalej, że pomysł jest super, w sensie ten taki jakby zarys pomysłu, to jednak za mało się moim zdaniem o nim dowiadujemy. Więc mam nadzieję, że w dalszej części będziemy mieli więcej informacji na temat tego, jak tutaj to wszystko funkcjonuje dokładnie, bo jednak no, brakuje mi trochę tego typu informacji w tej książce. Kolejną kwestią jest to, że moim zdaniem ta pozycja ma bardzo fajny klimat, dlatego że i ten klimat w ogóle mi się trochę kojarzy z Uroczyskiem, nawet bardzo mi się kojarzy z Uroczyskiem. Może to po części dlatego, że to miasteczko, w którym mieszkają główni bohaterowie tej serii Uroczysko, ono jest takie dosyć senne i jak się o nim czyta, to ma się takie wrażenie, że jest trochę jakby wyludnione. Co może też, jakby to wrażenie może potęgować fakt, że obok tego miasteczka znajduje się nieprzybyty bór, czyli no taki po prostu taki las, taki bór, do którego nikt nie chce wchodzić, w sensie wszyscy boją się wchodzić, podobno tam ludzie jakby giną w tym borze i nikt stamtąd potem nie wychodzi. A tutaj cały jakby świat jest trochę taki wyludniony. Jakby jeśli chodzi o to, co ja tam wyczytałam tak trochę między wierszami, bo mam wrażenie, że to wygląda tak, że mamy jedno duże miasto, czyli właśnie Lublin, i wokół tego miasta są jakieś same pola i ogólnie ludzie raczej mieszkają w takich małych gospodarstwach, takich domkach, nie ma jakby takich dużych skupisk ludzkich, z wyjątkiem tego miasta, do którego też wszyscy jakby boją się wchodzić, bo po coś tam, jakby z jakiegoś powodu wszyscy się boją tam chodzić. I właśnie wszystko jest też takie dosyć wyludnione, nie ma ludzi na ulicach, nie ma samochodów i tak dalej, więc może dlatego mi się te książki kojarzą, ale poza tym też one po prostu mają jakiś taki swój klimat trochę zbliżony też z jakiegoś takiego powodu, którego nie umiem określić, więc właśnie mi się mocno kojarzy w sumie cały ten czas z Uroczyskiem. Więc to też jest kwestia, o której chciałam wspomnieć. I ostatnią rzeczą jest to, że było tutaj trochę takich schematycznych wydarzeń, o których jak czytałam, to miałam wrażenie, że już to gdzieś czytałam. I to były takie wydarzenia dosyć charakterystyczne dla takich przygodówek, książek fantasy, więc no to mi tak trochę nie podpasowało, bo przez to jakby wiedziałam mniej więcej, jak się skończy dana akcja. Nie byłam też jakoś super w nią zaangażowana, bo po prostu miałam wrażenie, że gdzieś już o tym czytałam i wiem, jak to się skończy, więc to jest też taka jedna uwaga, no i to jest właściwie tyle, co mam do powiedzenia na razie o tej książce, więc to by było tyle, widzimy się potem, cześć!
Odzywam się do was, bo jestem właśnie na spacerze z Kikusiem i tak strasznie spiśnieg, że ja no, wyglądam w ten sposób. A jestem tu jakieś niecałe 3 minuty, więc naprawdę sypię mocno. Hej kochani, witam się z wami już w piątek, czyli 7 stycznia o godzinie 11.30. Jestem na 322 stronie całego tego czasu. Czyli no, przeczytałam dosyć sporo od wczoraj, bo wczoraj byłam rano na jakiejś 200 stronie, więc jest całkiem okej. Ja wam już wcześniej mówiłam, że pomysł mi się bardzo podoba na właśnie ten przedczas i na ten, jakby, że mamy ten przedczas i ten obecny okres czasu. Natomiast jeszcze lepiej robi się właśnie w tym momencie, w którym ja obecnie jestem, dlatego że mamy właśnie to miasto i w tym mieście są dwie grupy, które w jakiś tam sposób razem funkcjonują w tym mieście, może tak powiem, żeby wam nie spoilerować tej książki i nie mówić wam za dużo. I to jest genialny pomysł. Strasznie mi się podoba właśnie to, w jaki sposób te dwie grupy w pewien sposób jakby zależą od siebie, jak one tam razem funkcjonują w tym mieście, jak ogólnie ludzie, którzy zostali w tym mieście, bo większość z niego wyjechała, uciekła z tego miasta zaraz po tej pierwszej burzy, jak właśnie ogólnie ci ludzie tam funkcjonują, więc to jest też strasznie ciekawy pomysł, więc jakby pomysł to jest największy plus tej książki, to jest rzecz, która mnie tutaj absolutnie zachwyca. I też chciałam powiedzieć, że w tym momencie właśnie dowiadujemy się więcej o tym, jak tam funkcjonuje to wszystko w tym mieście, więc też dzięki temu ułożyłam sobie w głowie pewne fakty i ostatecznie uważam, że naprawdę dobrze to jest to wszystko przedstawione i w tym momencie już mam właśnie te wszystkie informacje, które pozwalają mi lepiej poznać ten świat tutaj przedstawiony, więc jakby tego już nie uznaję jako minus po przeczytaniu po prostu gdzieś tam kolejnych stron. Natomiast to, co mi się tutaj nie podoba i to jest tak naprawdę jedyna w sumie rzecz, która mi tutaj na razie przeszkadza, no bo ogólnie pomysł jest naprawdę fajny. Otóż bardzo mi się podoba to, że tutaj nie mamy wątku romantycznego w tej książce. I to jest hicior, dlatego że no, mamy tutaj główną bohaterkę i mamy głównego bohatera, więc ogólnie jak taka sytuacja następuje w książkach, szczególnie w fantasy zauważyłam, że takie rzeczy się dzieją, to autor bądź autorka po prostu łączy te postacie w parę i jakoś tam pomiędzy nimi rozwija się wątek romantyczny, a tutaj tego nie mamy. I to jest strasznie ciekawe, bo też to sprawia, że ta relacja pomiędzy tą dwójką głównych bohaterów jest taka dosyć oryginalna. W ogóle samo to, że to nie ma wątku romantycznego, też jest bardzo oryginalne, ale właśnie ta ich relacja jest bardzo oryginalna, dlatego że oni nie wiem, nie są w związku, oni też się jakoś w sumie super nie przyjaźnią, ale jednak to, że oni się spotkali i no po prostu się spotkali, może nie będę kontynuować, bo nie chcę wam niczego spoilerować, to jednak w jakiś sposób wpływa na ich późniejsze życie, zarówno na życie Mary, jak i na życie Artela, więc to jest naprawdę ciekawe. Natomiast właśnie ta jedna rzecz, która mi się tutaj nie podoba, to jest to, że tutaj jest naprawdę sporo takich schematycznych wydarzeń. I może ja wam nie będę podawać tutaj przykładów, bo nie chcę, bo to byłby już dosyć duży spoiler do tej książki. Natomiast jak ktoś jest ciekawy, o co mi konkretnie chodzi, czego ja się konkretnie czepiam, to piszcie w komentarzu, ja wam właśnie tam bardzo chętnie to napiszę. Natomiast tak poza tym jest naprawdę dobrze. Ja też właśnie dzisiaj bym chciała już tą książkę skończyć, więc pewnie przyjdę do was jutro z takim już podsumowaniem mojej opinii i jestem w ogóle też bardzo ciekawa zakończenia i tego, czy to zakończenie będzie sugerowało drugi tom, bo jestem też ciekawa właśnie, czy to będzie jednotomówka, czy to będzie jednak konwencji serii, więc to też się prawdopodobnie dzisiaj okaże, jak już tą książkę skończę. A i właśnie, ja od poniedziałku czytam lekturę Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego i ja wam o tym zapomniałam powiedzieć, więc teraz właśnie pójdę po tą książkę i też wam powiem, jak mi się podoba, na której stronie jestem i tak dalej, i tak dalej. Więc ja jestem tutaj na 62 chyba stronie, tak mi się wydaje, albo na 63, nie, chyba na 62. I jest naprawdę bardzo dobrze, bardzo mi się podoba, jak to jest napisane, tak bardzo przystępnie, co tym bardziej mnie tak bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo słyszałam w sumie sporo opinii, że ta książka jest dobra pod względem fabuły, ale jest kiepsko napisana. Ja tak totalnie nie uważam, uważam, że ona jest wręcz naprawdę bardzo dobrze napisana, jak na lekturę i też jak na książkę, która tam została wydana już nie wiem ile lat temu, ale no założę się, że już trochę czasu temu. Tutaj rok wydania to jest 1956, no więc
To jest już dosyć sporo czasu, a jednak naprawdę jest napisana dobrze. Dobra, ja już kończę, bo ktoś dzwoni do drzwi, chyba muszę otworzyć, bo nie ma nikogo w domu. Okej, pa! Hej kochani, witam się z wami 9 stycznia, czyli w niedzielę, jest godzina 10.30 dokładnie, taka ładna godzina, w sensie, bo dokładnie 10.30, bez żadnych minut, więc naprawdę super. W każdym razie, ja się wczoraj do was nie odzywałam, bo miałam jakiś taki beznadziejny dzień, beznadziejny humor, nic mi nie wychodziło, więc pomyślałam, że próbowałam się do was odezwać, ale nie mogłam się właśnie wysłowić totalnie, nie wychodziło mi to nagrywanie, więc pomyślałam, że sobie odpuszczę i przyjdę do was dopiero dzisiaj. A mam spory update, zarówno czytelniczy, jak i serialowy, bo wczoraj zaczęłam oglądać nowy serial. Jeśli chodzi o update czytelniczy, to udało mi się w piątek wieczorem skończyć cały ten czas Honey Chaban. I jak mogliście wywnioskować po moich wcześniejszych wypowiedziach, no książka mi się bardzo podobała. Waham się między oceną 8,5 a 9 na 10. Jeszcze pewnie jakoś tam narobimy czytać ją, ocenię, to wtedy się dowiecie, jak się zdecydowałam, jak ją właśnie ocenię. Natomiast no tutaj było naprawdę dużo rzeczy, które mi się podobały. Zarówno ten pomysł, to jest w ogóle taka główna rzecz, która mi się tutaj podobała, jak i na przykład styl pisania, to, że nie mieliśmy tutaj wątku romantycznego, co było dosyć oryginalne. Polubiłam się też z głównymi bohaterami, nie wiem, czy o tym wspominałam, szczególnie z Mark, która ma taki sposób bycia trochę ironiczny, sarkastyczny, ale też jest jakby taką postacią, która walczy o swoje, więc właśnie z tą bohaterką się, z tych dwóch głównych postaci ją najbardziej polubiłam, ale Artel też był naprawdę w porządku postacią. Nie wiem, czy ja wam w ogóle mówiłam o tych bohaterach, że mamy tutaj dwójkę głównych bohaterów. Mam nadzieję, że tak. Jak jest najwyżej, to jeszcze dogram mówienie wam o tej książce, jakieś takie opis fabuły, bo nie jestem pewna, czy ja wam o tym wspominałam. W każdym razie, no książka mi się naprawdę bardzo podobała i jeszcze taka jedna kwestia z rzeczy, które mi się tutaj podobały, to jest zakończenie, które uważam, że było naprawdę świetne, bo nie dość, że mnie zaskoczyło, totalnie się nie spodziewałam tego, co tam się na końcu wydarzyło, to jeszcze ona tak bardzo przyjemnie domyka całą historię i mimo, że ja podczas czytania nie miałam czegoś takiego, że chciałabym, żeby to się jakoś tam zakończyło, to jak na to teraz patrzę, to uważam, że to jest najlepsze możliwe zakończenie i uważam, że też ono jest takie dosyć, jakby takie troszeczkę dramatyczne i też dzięki niemu z tej książki wynika takie jakby przesłanie, jak ja to lubię mówić. Tak naprawdę jedną rzeczą, która mi się tam nie podobała, to były te właśnie schematy, które tam występowały, zarówno dotyczące na przykład niektórych postaci, jak i niektórych wydarzeń. Tak jak wam mówiłam, jak jesteście ciekawi konkretnie o co mi chodzi, to piszcie w komentarzu, bo nie chcę wam niczego spoilerować. Natomiast no tak poza tym, myślę, że książkę mogę wam z czystym sumieniem polecić, szczególnie jeśli lubicie książki fantasy albo sci-fi, bo w sumie tak się waham, czy to jest sci-fi czy fantasy, ale coś gdzieś tam mniej więcej w ogóle okolicy tych dwóch gatunków, może pomieszanie tych dwóch gatunków, no coś w tym rodzaju. I kolejną pozycją, za którą się zabrałam, jest trzeci tom Dory Wilk, czyli Zwycięzca bierze wszystko, autorstwa Anety Jadowskiej. Jestem tutaj na 148 stronie. No i tak, super się to czyta, historia jest naprawdę fajna, tutaj dużo się dzieje, mamy dużo magii, to jest taka, no, fantastyka taka, jaką ja lubię. Natomiast przeszkadzają mi dwie rzeczy, jedno to jest ten dziwny trójkąt miłosny. I mimo, że jakby, o dziwo mi tutaj to nie przeszkadza aż tak bardzo jak w drugim tomie, ale jednak wciąż dla mnie to jest strasznie dziwne, że tutaj coś takiego występuje, jakoś tak, no, nie pasuje mi to do końca. I też kolejna kwestia to jest brak korekty, albo bardzo słaba korekta, bo tutaj jest mnóstwo literówek, to jest też mnóstwo takich zdań, które zaczynają się małą literą. I to jest niesamowicie wkurzające, dlatego że ja czasami nie zauważałam tej kropki i czytałam jakby dwa zdania jako jedno i to miało jakiś dziwny sens, więc no nie podoba mi się to, że tutaj ta korekta jest tak słaba albo po prostu jej nie ma, więc w sumie w pierwszym i drugim tomie też się zdarzyły takie sytuacje, ale tutaj to już wybitnie jest to często, więc no to jest naprawdę niefajne, pomimo że te książki są ładnie wydane, one właśnie jeśli chodzi o tą szatę graficzną, to są naprawdę super, bo tutaj mamy te kolorowe grzbiety, mamy ilustracje, w środku mamy ładne okładki, no to jednak korekta pozostawia wiele do życzenia. Jeśli chodzi o Kamienie na szaniec, bo tutaj też mam jakiś update, to ja jestem tutaj na 118 stronie i dzisiaj chciałabym tą książkę już skończyć, bo na poniedziałek właśnie mamy tę lekturę. I teraz update serialowy. W sumie nawet tak udało mi się szybko powiedzieć to, co chciałam. 5 minut, nie jest źle. Więc jeszcze mamy czas na update serialowy. Zaczęłam wczoraj oglądać Jeszcze Nigdy. Trzy kropki. Jestem tam na czwartym odcinku pierwszego sezonu.
I to jest tak absurdalne. Co tam jeszcze miałam a propos tych minusów? A właśnie, w ogóle tutaj dużo rzeczy przejaskrawionych. Na przykład kuzynka głównej bohaterki po prostu jest taka ładna, że aż, nie wiem, jej mama boi się, że będą musieli wymienić śmietnik przed domem, bo każdy facet, jaki jedzie na rowerze, wpada w ten śmietnik, bo się tak zapatrzył na tą kuzynkę. Jakby tutaj jest dużo właśnie takich absurdów, natomiast będę to dalej raczej oglądać, bo się przyjemnie to ogląda, ale jakby jak się przymknie oko na te wszystkie absurdy, ale jednak no nie da się nie zwrócić uwagi na to, że tutaj dużo rzeczy jest po prostu nie tak. I to jest chyba wszystko, co chciałam wam powiedzieć na tą chwilę. Widzimy się potem. Cześć! Czyżby to był kolejny raz, kiedy zapominam nagrać zakończenia do vloga? Tak, więc przychodzę teraz na szybko się z wami pożegnać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że wam on się spodobał. Jeśli tak, to będę wdzięczna za zostawienie łapki w górę i za zasubskrybowanie kanału na dole, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!